Dzisiaj będzie vlog wyjątkowy, bo kot przyszedł. Nie dlatego. Dlatego, że dzisiaj będzie konkurs. Także lecimy z czołóweczką, a zaraz potem będzie konkurs, więc zostańcie. No i jeżu, kinia. Tak jak mówiłem, dzisiejszy odcinek rozpoczniemy od konkursu. Do wygrania w tym zacnym konkursie będzie torba pełna gadżetów podróżowania. W tej torbie znajduje się kubek emaliowany z napisem na drukiem Van Life Polska. Są też plastikowe kubeczki z miarką, idealne do kampera, nietłukące się, wielokrotnego użytku. Jest też zestaw magnesów Van Life'owych, zakładka do książki, no i to wszystko zapakowane w przepiękną, bawełnianą torbę z nadrukiem Van Life Polska. Co trzeba zrobić, żeby wygrać taki zestaw gadżetów? Trzeba tylko i wyłącznie odpowiedzieć na jedno pytanie. Jakie to pytanie jest? Trzeba nam wskazać, gdzie pojedziemy, gdzie warto jechać, gdzie Kasia i Łukasz powinni pojechać w Polsce kamperem, gdzie można się zatrzymać, jakieś takie niecodzienne miejsce, żeby to nie była ani Warszawa, ani Poznań, ani jakieś duże miasto, tylko że małe miasto i dlaczego powinniśmy tam pojechać. Najlepiej w naturze. Nie musi to być miasto, to może być po prostu jakiś, nie wiem, rezerwat, albo jakiś las, albo jakiś park, miejsce, gdzie powinniśmy pojechać, zaszyć się i nagrać na przykład vloga. I dlaczego? Także najciekawsze miejsca zostaną nagrodzone tym zestawem gadżetów, a oczywiście w miejscach, które wskażecie, pojedziemy i nagramy tam vloga. To tyle, jeżeli chodzi o konkurs, a teraz powiem wam, co u nas. U nas ostatnio dość pracowity to był okres. Cały miesiąc w zasadzie bardzo dużo pracowaliśmy. Gadżety przyjechały do nas, przepakowywaliśmy, pakowaliśmy, naklejaliśmy naklejki, no po prostu etykietki. Więc tego było bardzo dużo, oprócz czego byliśmy, jak wiecie, pudełka. Byliśmy w drukarni, potem jeszcze raz w drukarni, więc cały czas coś się działo, ale no zrobiliśmy już to wszystko. Właśnie teraz, dzisiaj jest dzień, gdzie zapakujemy wszystkie rzeczy do kampera, zapakowaliśmy wszystkie rzeczy do kampera i jedziemy na magazyn zawieźć je do firmy, która będzie organizować wysyłkę rzeczy z naszego sklepu, książek i gadżetów. Także dzisiaj przed nami jest jeszcze dość sporo kilometrów do pokonania. Wszystkie pudełka wnieśliśmy, cały bagażnik jest wypełniony pudełkami i jeszcze tutaj w przedpokoju u nas też są pudełka, także jest tego dosyć sporo, ale no dzięki Bogu mamy kampera i mamy duży samochód i mogliśmy to wszystko zmieścić w jedno, za jednym kursem. Mamy największą wersję. No, dokładnie. Oprócz tego cały czas robiliśmy drobne usprawnienia w naszym vanie. Niestety właśnie całą naszą uwagę przede wszystkim poświęcaliśmy sklepowi i tym naszym gadżetom, ale tą resztkę uwagi, którą jeszcze mieliśmy, przygotowywaliśmy delikatnie kamperka, pomalowaliśmy łóżko, zabezpieczyliśmy deski farbą przed wilgocią, bo jednak ta wilgoć, no dalej ją widzimy, a że kupiliśmy sobie właśnie ten nowy materac i właśnie go założyliśmy, to chcieliśmy mieć pewność, że ta wilgoć nam nie wejdzie potem właśnie w ten nowiutki materac. Co tam jeszcze robiliśmy, Łukasz? Uszczelkę wymieniłem jeszcze, wreszcie. Kasia mnie już półtorej roku prosiła o to, żebym wymienił uszczelkę na drzwiach tych przesuwanych, bo tam było po prostu taka szpara, że można było palec włożyć. Dziura była. I teraz jest uszczelka i no jest elegancko. Także uszczelniliśmy okna, kupiliśmy jeszcze dość sporo rzeczy, kupiliśmy sobie nową kawiarkę, więc już nie musimy na stację benzynową jeździć, ani nigdzie indziej na automatyce. Zamówiliśmy też w końcu saperkę. Obejrzę, cały czas zamawialiśmy. Z paczkomatów przychodziły SMS-y i już nawet nie kontrolowałem, co w tej środku jest, co tam zamówiłem. A Kasia struny zamówiła do gitary, nawet dwa razy, bo... Miałam jedną strunę pękniętą, dlatego zamówiłam cały zestaw i kiedy zaczęłam zmieniać te struny, a nie robiłam to wieki, okazało się, że je pomyliłam, bo tam jest 12 strun w tej mojej gitarze i je pomyliłam i ucięłam jedną strunę, którą założyłam i potem nie mogłam jej założyć, no po prostu dramat. Musiałam kupić drugi raz, mamy dwa zestawy nowych strun. Zepsułam jeden, no. No, a propos zakupów, to teraz są 6 urodziny Let It Shop. My już wam mówiliśmy dość wiele razy o tym, że jest taka aplikacja cashbackowa, dzięki której można otrzymać zwrot części pieniędzy wydanych przez internet. I teraz są 6 urodziny, więc my też już z tego korzystamy, ponieważ na 6 urodziny są wyjątkowe promocje. Kto nie wie, co to jest Let It Shop, to szybciutko przypomnę. Let It Shop jest to strona internetowa, jak również aplikacja, dzięki której można odzyskać część pieniędzy wydanych na zakupy przez internet. Instalacja jest bardzo prosta, można korzystać przez telefon albo dodając taką nakładkę na Google Chrome, która rozpoznaje, który sklep współpracuje z Let It Shop. W Polsce jest
ponad 2000 sklepów. Cashback można uzyskać również dokonując zakupów na Allegro oraz na AliExpressie. Rejestracja jest prosta i zajmuje dosłownie kilka kliknięć. Aktualnie z okazji 6 urodzin w niektórych sklepach co 2-3 dni będzie powiększony cashback oraz trwa konkurs na Instagramie, w którym można wygrać telefony Samsung S10 oraz słuchawki Apple AirPods. My już korzystamy z tej aplikacji od ponad pół roku i zebraliśmy dość spory cashback, zwłaszcza za zakupy na Allegro. Wszystkie linki do rejestracji zostawimy Wam pod filmem, także wystarczy kliknąć sobie i będziecie mogli zarejestrować się i korzystać z tej usługi. Co więcej, przez pierwszy tydzień będziecie mieć powiększony cashback, także dodatkowo się opłaca korzystać i robić zakupy. Także polecamy. To tyle, jeżeli chodzi o zakupy. Teraz włączamy GPS-a, ustawiamy Szczebrzeszyn i jedziemy do Szczebrzeszyna. Kasia będzie kręcić po drodze, to pokażę Wam ładne widoczki. Prawda? Postaram się, nie wiem co będzie. Zostanę. 3 godziny 44, czyli w naszym samochodem 6 godzin. Będziemy jechać. Tak wygląda trasa. Dojechaliśmy na miejsce, jesteśmy w Szczebrzeszynie przy cmentarzu. Jest już ciemno, więc nie pokażemy Wam, jak wygląda Szczebrzeszyn. Okolice są bardzo ładne, przejeżdżaliśmy przez parki narodowe, przez różne miejsca. Nie brzmią w trzcinie o tej porze. A propos takiego, to Wam kiedyś innym razem opowiem, jak właśnie kiedyś opowiadaliśmy tą sytuację, tą rymowankę Szczebrzeszynie, chrząż brzmi w trzcinie. Opowiadaliśmy naszej koleżance z Hiszpanii i jak ona to usłyszała, to tylko powtórzyła Było śmiesznie. Idziemy spać. Anegdota. Jestem strasznie zmęczony, no prowadziłem Was pieniało 6 godzin. Jutro idziemy podpisywać książkę, ale nie pokażemy Wam tego w tym vlogu. Pokażemy Wam to w następnym. Także zapraszamy Was na sobotę. Dziękujemy za dzisiaj. Dajcie łapkę w górę i do zobaczenia. Dobranoc.